witam. Dzisiaj znowu na rybach. Wybraliśmy się dzisiaj na taką większą troszkę rzeczkę. Rzeczkę już mogę powiedzieć, że to jest rzeka. Taka większa, dość szeroka w niektórych miejscach. Duże przelewy. No można trafić, troć. Łososia można trafić. No i pstrąg, lipienie podobno są. Te odcinki, te wyższe znam tej rzeki, także na tych odcinkach niższych powinna być ryba. No zobaczymy, jak nam dzisiaj to pójdzie. No troszkę zimno dzisiaj jest, mamy minusową temperaturę. Jechałem tutaj, było 1 stopień. Przyjechałem na miejsce, było minus 0,5. Jest, jak widać na tym, na łąkach jest przymarznięta trawa, biała trawa. Sprzętu, jakiego dzisiaj będę używał, to jest wędka Vision Mag. Jest to wędka 11-stopowa w klasie 3. No, w klasie, tak, w dwóch klasach, 2 i 3, 11 stóp, czyli to jest, ja to używam do wędki takiej nimfowej, a leciutka wędka, fajna, bardzo fajna. Do tego mam kołowrotek Leo, tak go nazywam, Leon, tani japoński kołowrotek. No i oczywiście trzy muchy. Pierwsza to jest oczywiście moja jedna z plecionek. No zobaczymy, jak dzisiaj się coś takiego z nóżkami, dołożyłem nóżki, zobaczymy, jak się to sprawi. Druga, no to jest z ostatniego wędkowania, taka brązka z różowym odcieniem. No i trzecia, tu u góry, też jest brązka, złota główka i też różowy odcień. Zobaczymy, jak one dzisiaj będą działać. Prąd wody mówimy. Mamy tutaj dość szybki nurt wodny. No obłożymy tu, później mamy drugą stójkę. Zobaczymy, może tu też będzie jakiś młody pstrąg będzie siedział. Zobaczymy. No trochę żebym zaobłodził tego nurtu, więc powinien tu już siedzieć dawno. Także nie miałem żadnych uderzeń ani nic. Ułożę na gałęzie. O! Właśnie na te gałęzie mówiłem. Trzeba, ale to nic, udało mi się uratować. Zawsze sobie mówię, że jestem przyjacielem drzew. Chociaż tak nie jest. O! Mam książkę. Ładny, nieduży. Na którą mówię ten, na pierwszą mi powiedział. Na drugą, na pierwszą. Tak. Pomarańczy, ona pink. Zobaczę, jak on wariuje jak zawsze. To są bronka, skam. There you go. Piękny pstrążek. No i oczywiście na pomarańczową. Mówiłem. No i wypuszczam rybkę. I wracam do łowienia. Już jeden tam był. Z tyłu rzuciłem mu dwie. Dwa razy. No i zbierał z wierzchu, coś tam sobie zbierał, ja mu rzuciłem nimfę, raz, drugi, a myślałem, że się wystraszył, myślałem, że to pstrąg, że się wystraszył, ale nie. No i ładnie walczy, ładny lipek. Co powiedzieć? Kłonko, patrz jak się ustawia, patrz jak się ustawia do prądu, pięknie.
Piękny lipeczek. Piękny lipeczek. Jaffy Gold. Pięknie idzie w dół, no musi się trochę. No i mamy następnego lipka. Musiałem go troszkę pobudzić. Troszkę tak wylądował. Też ładny. Okej. Strążek, no ładny, a nie zaatakował, myślałem, że troszkę większy, ale takimi rękami też się. No i za pierwszym, ładne kolory, piękny, piękna rybka, dość ładny konkretnie rybka. O, wow, wylądował, pięknie uciekniesz, nie tyle będzie z ciebie. Ile mamy? 30 cm, jak widzicie, na buzi 30, no jest 30, także ładna rybka, rybkę wypuszczamy, piękna ryba, proszę zobaczyć, piękny pstrążek, wypuszczamy i płynie sobie w górę rzeki, pięknie, ale rybka mamy. No ładny lipek. Ojojoj. Ale to był wyskok. Wyskok taki, kurde. Wyskok był taki piękny. Ojojoj, chodź. No chodź do taty. Oj, wylądował. A się rzucasz. Jak ci jasny gwint. A się rzucasz. O, ładny lipek. Piękny lipek. Zobaczcie, jakie centki. No i wypuszczamy i poszedł. Ładne kolorki. No już się uspokój, Bronko już się uspokój. O, pije ładny. Widzicie, to pierwszą muszkę wziął. Proszę bardzo. Piękna rybka. Piękne kolory, taki złoty. No i wypuszczamy. Yep, here we go.